Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie na kanale Czytam, bo lubię". Dzisiaj postanowiłam wyróżnić pięć książek, które zapadły mi w pamięć w tym roku. Nazwijmy ten film pięcioma najlepszymi książkami 2024 roku do lutego włącznie. Książek jest pięć, cztery z nich to powieści, jedna książka nie jest powieścią, i zacznę od tych dwóch, które zrobiły na mnie największe wrażenie. Tak się składa, że obie są z jednego wydawnictwa, ale to jest zupełny przypadek. Pierwsza z nich to mam do Pana kilka pytań, Rebeki McKay. Ta książka bardzo mnie zaskoczyła, ponieważ łączy w sobie dwie rzeczy, które bardzo lubię w powieściach: czyli wątek taki detektywistyczny, zmierzający do odkrycia sprawcy zbrodni oraz wątek dotyczący tego, jak Traktuje się kobiety, jak kobiety postrzegane są i traktowane przez społeczeństwo. Ta książka opowiada o podcasterce, która po kilkunastu latach od ukończenia liceum wraca do niego, aby przeprowadzić tam kurs, warsztaty z grupą uczniów. Wraca na swoje stare śmieci. Ta książka jest taka. Jest takim ekskluzywnym miejscem dla zamożnych i dla wybranych miejscem trochę oddalonym od świata, oddalonym od miasta. Te dzieciaki tam wykazują się bardzo. Dużą wiedzą, bardzo dużą dojrzałością. I okazuje się, że grupa, z którą podcasterka ma pracować, rzeczywiście jest bardzo zmotywowana do tego, aby jak najwięcej czerpać z zajęć z, tę, z tą popularną kobietą. Proponuję im temat związany ze szkołą. Chcę, żeby nagrali podcasty związane jakoś z historią tej placówki. I jedna z dziewcząt wybiera temat, który jest szczególnie bliski tej podcasterce. Ponieważ sprawa ta wydarzyła się wtedy, kiedy ona uczęszczała do szkoły. Chodzi o śmierć o morderstwo uczennicy, kiedy wspólnie uczęszczały do liceum. Pozornie sprawa jest rozwiązana, winne zabójstwa siedzi w więzieniu. Ale ani te dzieciaki, ani podcasterka nie są przekonani co do jego winy. I prowadzą bardzo takie zaangażowane śledztwo, starając się dotrzeć do świadków, starając się dotrzeć do byłych znajomych zabitej dziewczyny. Ta sprawa bardzo pochłania wszystkich w szkole, ale jednocześnie też pokazuje, jak bardzo krzywdzące są opinie na temat dziewcząt. Kiedy ta była uczennica zaczyna sobie przypominać czasy spędzone w szkole, widzi w jaki sposób traktowano dziewczyny, w jaki sposób chłopców, co uchodziło dziewczynom, a co uchodziło chłopcom. Dziewczyna, która się ubierała wyzywająco, od razu była nazywana puszczalską, na przykład. Do dziewcząt bardzo szybko przywierały różne epitety. Dziewczynom generalnie można było znacznie mniej niż chłopakom. Ta książka pokazuje właśnie oprócz tego prywatnego śledztwa prowadzonego przez nauczycielkę i uczniów, także to, w jaki sposób niszczy się młode dziewczęta, w jaki sposób się je wykorzystuje, w jaki sposób sprawia się, że czują się gorsze, że czują się mniej przygotowane, że czują się mniej kompetentne. Bardzo Piękna, bardzo fajnie napisana powieść, powieść od której nie mogłam się oderwać, której nie chciałam wypuścić z rąk, która niejednokrotnie mnie zaskoczyła, która wiele razy mnie zirytowała, która naprawdę grała na moich emocjach. Bardzo, bardzo Wam ją polecam. I druga książka także opowiada o młodej dziewczynie. Nazywa się Nasze Winy, napisała ją Louis Kennedy i opowiada o Irlandii o Irlandii w latach 70. I poznajemy tutaj taką młodą nauczycielkę ze szkoły podstawowej, która stara się jak najlepiej przygotować dzieci do życia. A życie w tamtych czasach, w Belfaście i w okolicach jest bardzo, bardzo trudne. Trwa wojna między Irą a Anglią. Dochodzi do wielu aktów przemocy, życie jest bardzo niebezpieczne. I ta nauczycielka bardzo angażuje się w pomoc jednej rodzinie rodzinie swojego ucznia rodzinie, która została bardzo mocno dotknięta przez te podziały społeczne. Stara się zrobić co w jej mocy, żeby tych, tych ludzi wesprzeć w takim codziennym życiu żeby pokazać też dzieciom, że komuś na nich Zależy. Nie dodałam jeszcze, że nauczycielka jest katoliczką, więc doskonale wie, że cokolwiek zrobi, zawsze będzie postrzegana przez pryzmat religii, przez pryzmat kościoła, do którego uczęszcza. Ona i jej rodzina, brat i matka prowadzą taki miejscowy pub. Pub, w którym spotykają się różni ludzie. Lu ludzie stojący po obu stronach barykady. Starają się, aby to miejsce było dla wszystkich bezpieczne, a jednocześnie wiedzą, że może im się to nie udać, że nienawiść, która toczy ludność, może się także przenieść do ich pubu i może tam dojść na przykład do rękoczynów. Tam w tym pubie poznaje mężczyznę, Dużo od siebie starszego, mężczyznę, który jest prawnikiem i który broni Ira. Oczywiście, związek między nimi jest absolutnie niedopuszczalny. On jest protestantem, ona jest katoliczką, różni ich tak wiele rzeczy, że myślę, że na początku sami w ogóle nie dopuszczają do siebie takiej myśli, ale po jakimś czasie, kiedy spotykają się w takich bardziej oficjalnych okolicznościach, Zaczyna między nimi kiełkować uczucie. Uczucie, które muszą ukrywać przed wszystkimi, nawet przed najbliższymi. Co gorsza, mężczyzna ma rodzinę. Więc wszystko bardzo mocno się komplikuje, a całe dobro, które próbowała nieść tej poszkodowanej rodzinie i całemu społeczeństwu, obraca się na jej niekorzyść. Naprawdę bardzo piękna, bardzo wstrząsająca książka. Książka, która pokazuje mi, jak żyło się w kraju wstrząsanym tak wieloma konfliktami. Konfliktami na wielu różnych poziomach, czy to religijnych, czy politycznych, czy także związanych z wykształceniem. Naprawdę doskonała, nasze winy zaskoczyły mnie ogromnie. Myślałam, że będzie to bardziej książka, która jest romansem. Okazuje się, że wcale nie, że pokazuje, Trudne czasy pokazuje trudne dorastanie, pokazuje człowieka, który musi dokonać wielu wyborów, nie wiedząc do czego te wybory go doprowadzą. Naprawdę czytajcie. Trzecia książka to książka polskiej autorki nie mam jej fizycznie, ponieważ słuchałam tylko audiobooka. To powieść Sylwii Hutnik pod tytułem Tyłem do kierunku jazdy. Książka, która miała swoją premierę pewnie jakieś dwa lata temu, i, ale ja dopiero niedawno po nią sięgnęłam i bardzo się cieszę, że tak się stało, ponieważ ta książka zrobiła mi tak dobrze na duszy. Ona nie jest tylko i wyłącznie radosna, ale sprawia, że podczas lektury człowiek uśmiecha się bardzo często, ale też czasami może mu się zakręcić łezka w oku. Już opowiadam o czym jest ta książka. Ona opowiada o relacji wnuczki i babci. Babcia jest już bardzo stara. Babcia Stasia tak naprawdę już leży na łożu śmierci, jest w szpitalu. Wnuczka Magda często ją odwiedza. Jest tak naprawdę jedynym łącznikiem babci ze światem, ponieważ to środkowe pokolenie pokolenie rodziców Magdy, a dzieci babci Stasi nie za bardzo się tą babcią interesuje. Generalnie Czekają chyba na jej śmierć, licząc na pokaźny spadek. Ponieważ babcia Stasia korzystała z życia, czerpała z niego pełnymi rękami, dużo zarabiała, wiedziała jak się ustawić w świecie, wiedziała z kim trzymać, żeby robić dobre interesy, umiała się bawić, umiała też wydawać te pieniądze. Ale rodzice Magdy liczą na to, że nie wydała wszystkiego i że spora ich część przypadnie im. Sama Magda nie za bardzo liczy na spadek, bardziej interesuje ją sama babcia, ponieważ babcia u skręgu właśnie swojego życia zaczyna opowiadać o swojej młodości, opowiada o rzeczach, które Magdę krępują, opowiada o seksie z mężczyznami, ale też o innych rzeczach, które Magdzie dają takiej energii do życia, dają jej motywacji, ponieważ ona sama ma też swoje problemy. Magda jest osobą trans, która z sukcesem przeszła transformację z mężczyzny w kobietę, sądząc, że ta zmiana zmieni także jej życie, zmieni także to, co ma w głowie. Okazuje się, że nie do końca tak jest. Magda jest osobą, Taką typową przedstawicielką pokolenia trzydziestolatków, które kiedy idzie do pubu, to zastanawia się, czy może wypić dwa piwa, czy też te dwa piwa sprawią, że kolejnego dnia nie będzie miała na obiad. Z jest humanistką. No sami wiecie, co to znaczy. Trudno jej znaleźć dobrze płatną pracę. Ale te wspomnienia babci, to jak ona opowiada, jak czerpała z życia pełnymi rękami, z jednej strony są takie dla niej trochę zawstydzające, że ona tak nie robi, że jest młoda, ale to życie jej przepływa gdzieś między palcami, a z drugiej strony daje nadzieję, że może kiedyś w przyszłości także stanie się taka jak babcia. Naprawdę przepiękna powieść, w której autorka podchodzi z takim zrozumieniem, ciepłem, wyrozumiałością, współczuciem do swoich bohaterek. Pokazuje je nie tylko z dobrej strony, ale stara się rozumieć ich wybory. Naprawdę przepiękna, ciepła, otulająca, bardzo, bardzo mi się podobała, a jednocześnie poruszająca bardzo współczesne problemy. Koniecznie czytajcie. I wręcz przeciwne uczucia miałam w stosunku do kolejnej książki, którą wybrałam do dzisiejszego odcinka. Jest to książka napisana przez mężczyznę, przez Iana McGuire, i nazywa się Na Wodach Północy. Ta książka miała swoją premierę w Polsce jeszcze dawniej, jakieś podejrzewam 5 czy 6 lat temu. Przeleżała u mnie na czytniku bardzo długo, ale nie zabierałam się za nią, ponieważ cały czas miałam przeświadczenie, że będzie bardzo ponura i bardzo okrutna i że mnie zdołuje. I owszem. Książka jest ponura. Książka jest okrutna. Pełno tam bardzo niefajnych scen, ale jednocześnie jest to książka, która robi ogromne wrażenie na czytelniku, która pokazuje walkę dobra ze złem. Już Wam mówię o czym ta książka jest. Jest początek XX wieku. Z kolonii przybywa do Europy mężczyzna, który tam służył, który tam był w wojsku. I ma za sobą jakąś taką szemraną przeszłość. Próbuje się tak, jakby skryć w Europie, być może i z dezerterem. N nie ma środków do życia, wobec tego zaciąga się na statek wielorybniczy. Będzie tam lekarzem pokładowym, ponieważ jest taki wymóg, żeby na każdym statku wypływającym w taki rejs był lekarz. Więc. Trafia na ten statek, ale okazuje się, że wraz z nim na statek trafia mnóstwo różnych szubrawców, typów spod ciemnej gwiazdy. Co gorsza, czego w momencie wypłynięcia z portu ten lekarz nie wie, ten statek skazany jest na zagładę. Na statek okrętuje się także jeden z marynarzy, który ma bardzo szemraną przeszłość, który jest bezlitosnym zabójcą. Oczywiście od z samego początku nie wiadomo który to z nich i w jaki sposób odbije się to na losie załogi tego statku ale dość szybko dochodzi do sytuacji w której ginie jeden z chłopaków pokładowych i wtedy tak naprawdę zaczyna się cała akcja akcja polegająca na tym jak z nim postępować w miejscu gdzie wszyscy zmagają się z niedoborem snu i jedzenia, gdzie wszystkim grozi jednakowe niebezpieczeństwo. Bardzo Wam tę książkę polecam, ale ostrzegam, mnóstwo jest tam rzeczywiście dosyć takich brutalnych opisów. Ta książka nie niesie światła, ta książka niesie mrok, ale jednocześnie pokazuje, że nawet najgorsze sytuacje można pokonać. Bardzo mi się podobała i chyba dzięki temu mrokowi też Zapadła mi w pamięć, ja ją długo będę nosiła w głowie. I ostatnia książka nie jest powieścią, tylko one, Sylwii Ziętek. Również mamy książkę polskiej pisarki, ale tak jak powiedziałam, nie powieść, tylko książka biograficzna, Polska sztuka bez mężczyzn, w której Sylwia Ziętek opisuje polskie artystki, malarki, rzeźbiarki, o których niewiele się mówi, o których być może się nie pamięta. Owszem, są tutaj nazwiska znane. Jest tutaj Magdalena Bakanowicz, na przykład jest tutaj Kobro, czy jeszcze inne artystki, na przykład pokroju Tamary Łępickiej. Ale są tutaj także nazwiska, o których nigdy nie słyszałam. Są tutaj bohaterki, które tworzyły naprawdę wyśmienite dzieła, ale którymi nigdy się nie szczycimy których wystawy nie są organizowane w Polsce które tak naprawdę zostały zapomniane i ja tę książkę wysłuchałam sobie w audiobooku co było dla mnie bardzo wygodną formą ponieważ jak widzicie jest gruba i jest ciężka ale potem kupiłam ją sobie w formie papierowej ponieważ chciałam mieć te wszystkie nazwiska wypisane tak jak tutaj na przykład w spisie treści i chciałam też Mieć reprodukcję ich dzieł w jednym miejscu. Cały czas wyszukiwałam w internecie reprodukcję ich obrazów czy rzeźb, ale to nie to samo. W pewnym momencie już zaczęło mi się mieszać, więc postanowiłam książkę kupić. Jeżeli macie pytania, czy są tutaj jakieś reprodukcje, to proszę zobaczcie, są. Są takie mniejsze, ale są też takie na, na całą stronę albo nawet na całą rozkładówkę. Także są tutaj reprodukcje dzieł, zatem mam ją i postawię ją sobie na półce, bo na pewno będę do niej jeszcze nieraz wracała. I to by było na tyle. Wybrałam pięć książek pięć książek, które poniosę ze sobą w przyszłość które zapadły mi w pamięć które sprawiły, że Poczułam mocniej, które miały w sobie coś takiego, czego wcześniej nie doświadczyłam, bądź też doświadczyłam, ale bardzo rzadko. Zatem wszystkie te pięć książek wam bardzo, bardzo polecam. A wy powiedzcie mi, co fajnego przeczytaliście w tym roku. Czy jest jakaś książka bądź książki, które zrobiły z wami to, co ze mną zrobiło te pięć, o których wam dzisiaj powiedziałam? Pozdrawiam Was bardzo serdecznie i liczę na to, że przyjdziecie za tydzień, we wtorek o 18 na kolejny odcinek. Pamiętajcie też, że możecie zostawić łapki w górę, możecie zasubskrybować mój kanał, możecie włączyć dzwoneczek, wtedy będą przychodziły do Was powiadomienia, abyśmy mogli się spotykać regularnie co tydzień. Do zobaczenia, pa 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 pa. pa.